Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Felsbrunn. Oczywiście gramy w Farming Simulator 19. W poprzednim odcinku wycinaliśmy tutaj te drzewa, a dzisiaj próbuję, autentycznie próbuję, bo to nie jest takie łatwe, próbuję wywieźć te drzewo. Wynajęłem sobie taką przyczepkę do przewożenia drewna. Ona jest dosyć droga, ale no, wynajęcie nie jest aż takie kosztowne. Mało tego, ona nie tylko przewozi drewno, ale można nią przewozić belę. Ma inny taki zestaw, inne ustawienia do przewożenia beli, czyli tak naprawdę jest w podstawce jak gdyby maszyna, która w jakiś tam mniejszy lub większy sposób potrafi te bele zebrać z pola, taki bardziej, wiecie, nie tylko i wyłącznie tur. Tak więc tu się troszeczkę męczy, ponieważ ja mam takie wrażenie, bez kitu mam takie wrażenie, że w 19 ta fizyka, jeżeli chodzi o drewno, jest naprawdę o wiele lepsza. Tutaj na przykład mam cały czas problem, żeby złapać balans odpowiedni, co wcześniej na przykład w 17 nie było jakimś dla mnie problemem, a tutaj jest, trzeba jak gdyby trochę pomyśleć, jak jest ta kłoda, jak ona, no, jak gdyby znaleźć miejsce, gdzie jest środek ciężkości tej kłody, co nie jest takie łatwe, ponieważ o, na przykład z tej strony kłoda jest grubsza, a z tej cieńsza, tak więc niekoniecznie po środku będzie ten środek ciężkości, a jak nie wybalansujemy jej dobrze, to ją bardzo ciężko wrzucić na tą przyczepkę. Dobra, ja poczekajcie, ja zepnę. Drugi problem jest taki, że po prostu ja za długie te kłody zrobiłem i teraz już właśnie widzę i zacznę sobie teraz krótsze po prostu, bo tutaj zobaczcie, co się, może jeszcze tą... Nie, tą też już przytnę, bo ona jest za długa po prostu. Ona jest za długa i ja to teraz dopiero zorientowałem się, że one są po prostu za długie. Powinienem to wcześniej tak, zanim w ogóle wynajęłem tą przyczepkę. Znaczy, powinienem to przycinać w momencie, kiedy już mam wynajętą przyczepkę, nie w momencie, kiedy ona już tutaj stoi na gospodarstwie. No, w międzyczasie owiec mi tutaj dojrzał, ale to sobie puścimy kombajn w momencie, kiedy ja pojadę do tartaku, bo tu na pewno będą ze dwa albo nawet trzy kursy, podejrzewam. Czekajcie, ja to spróbuję złożyć. Może nie tyle podnieść te stopki. Czekajcie. Nie, to jeszcze nie. Teraz chyba tak. Czekajcie, bo to jak to jest? O, dobra. Bo tutaj trzeba trochę podjechać. Chyba sobie tak zrobimy, że... Czekajcie, wsiądę do ciągnika i podjadę. Nie, czekajcie, bo tu jest troszeczkę... O, tak. Podjadę i tylko te końcówki będę łapał. I to naprawdę, nie będę chciał robić ich długich, bo one są dosyć grube. One powinny być wywożone troszeczkę większym zestawem, bo to są naprawdę już, no dosyć grube te kłody. Dobra, spróbuję to jeszcze raz rozłożyć, bo jak się nie podeprzemy tutaj, to będzie dopiero jazda. Dobra, czekajcie, a kogut włączony, żeby tutaj ludzi nie pozabijać. Zaraz sprawdzę jeszcze jedną. O, tu już jest skończona misja. Tutaj cały czas misję mam. Na 13 będzie zasiew. Dosyć duże pole. No ale to tam przez noc można siać cały czas. Nie ma problemu. Ale teraz najpierw muszę uporać się z tym. Cały czas misje lecą, bo tak sobie wymyślę. Poczekajcie, bo ja nie zmieniłem. O, teraz dopiero będzie działało. Cały czas sobie tutaj robimy te misje, dzięki temu stać mnie na wypożyczanie jakichś tam drogich nawet sprzętów, bo ta przyczepka jest dosyć droga. Ona chyba kosztuje 50 parę tysięcy. Wynajęcie to jest bodajże 4, czy chyba, już nie pamiętam, ale dosyć drogo. Ale mam nadzieję, że te kłody chociaż w jakiejś części pokryją ten koszty wynajmu. Dobra. Nie jest to takie łatwe, powiem wam. I teraz tak, chyba jest dobrze. Oj, chyba słabo chwyciłem to. Szybciutko. A, spadło. Spadło. A to moja wina, bo ja słabo chwyciłem to. Dobra, ale w dobrym miejscu chwyciłem. Czyli nic, nie na środku jak gdyby tej kłody. Tylko gdzieś tak w jednej trzeciej długości od tego grubszego miejsca. Od grubszej części kłody. Czyli, no, to nie wiem, czy to jest do końca 2/3. Sorry, 1/3. No, ale chyba, może to będzie tak. Dobra.
Elegancko, udało mi się. Teraz tak. To trzeba tylko przy... Ale tak się łatwo mówi. Jest to dosyć realna sprawa z tym załadunkiem i powiem wam, że ja na przykład jestem też zwolennikiem, żeby w farmingu było jak najwięcej realizmu, ale powiem wam, że taka zabawa to jest. Troszeczkę czasu zajmuje. A więc jeżeli w każdym elemencie tej gry by był taki bardziej posunięty realizm, no to byśmy, powiem wam, byśmy czasu nie podkręcali. Bo na przykład zwykły załadunek, tak jak w tym przypadku, czekajcie, ja muszę ściągnąć jeszcze ten pas, zajmie nam naprawdę bardzo dużo czasu. Dobra. No może akurat, właśnie dlatego mi się tak bujało, czekajcie, muszę zmienić grupę. Tutaj się steruje na te łapy i osobne jest sterowanie. Dobra, znowu przeskoczymy na to. I teraz tak, tu jest za długa. Za duża. Za duża. Ciekawe, czy ja zrobię coś taki cyrkowy trik. Czy aż tym wysięgnikiem, aż tam daleko. Czekajcie, aż tam daleko chwycę. Bo jak chciałbym teraz chwycić z tego miejsca, w którym jestem, tą kłodę. Aż tak daleko. Ciekawe, czy mi się to uda. Czy ten wysięgnik aż chwyci. Poczekajcie, za chwilę będę musiał światła odpalić. Robi się ciemno. Naraz zobaczymy tak. Obrócimy to. I teraz tak. Wyciąganie to jest... to chwycę. Chwycę. No, a tylko później będę musiał troszeczkę... Dobra, już chyba jest wystarczająco długa. Teraz przesuniemy jeszcze, przekręcimy w tą. Boję się, żebym nie chwycił drugiej jeszcze kłody. To sobie tak, złapiemy. A może, ciekawe, czy mi się to uda już teraz. No niekoniecznie. Tylko wystarczy, żebym podciągnął troszeczkę do siebie i później jeszcze raz. Dobra. Teraz wypuścimy to. Troszeczkę jest zabawy. Z tym, ale mi się akurat to bardzo spodobało. Dobra, i teraz tak na dół. Zaciśniemy to, dobra, podnieść tylko. Trzeba będzie to podnieść, przyciągnąć do siebie. Jak to jest? Dobra. Aha, bo to się inaczej, poczekajcie, tym ramieniem się góra, dół, a już widzę właśnie. Bo tu jest dosyć skomplikowane też, jak ktoś ma, na przykład polecam, niedawno jeden z moich znajomych sobie po prostu joystick zainstalował i dzięki temu te wszystkie prace najprawdopodobniej tam będą o wiele sprawniej. A jeżeli chodzi o właśnie załadunek drewna, to na pewno tam jest o wiele sprawniej to. Ja mam side panel, ale powiem wam, że kurczę, jakoś nie za bardzo mi się tutaj widzi instalowanie go i chociaż na dzisiejszy odcinek to powinienem go zainstalować. Dobra, jakoś to wpadło, tylko teraz będziemy tak musieli to pojechać na... O, samo chyba się przesunie. Bo to też trzeba jak gdyby poukładać to. O. Dobra, padło tak do środkawa, do środka. O, dobra. Teraz to idealnie chyba włożyłem tam, tak jak chciałem. Dobra, teraz uciekamy stąd. I znowu, trzeba będzie krótsze jednak ciąć, bo tamto za długie są. Chociaż tą akurat, co teraz wrzuciłem, to była bardzo krótka i ona jest o wiele krótsza niż inne. No, ale to tak to jest. Czekajcie, to jest dosyć długie. No to spróbujemy capnąć na pół. Nie ma miarki. Miałem miarkę taki mod w 17. Tutaj jeszcze takich modów nie ma. Tutaj sobie spróbujemy przyciąć. Dobra. W ogóle bardzo szybko idzie cięcie. Nie, o wiele szybciej niż w 17. Tylko dotkniecie piłą drzewa i bach, bach, już jest zrobione. Dobra, wskoczymy sobie tutaj. No i chwycimy jeszcze raz. Tylko tak, teraz sobie musimy to pomyśleć. Odciągniemy, jeszcze odciągniemy. Chyba wystarczy. Teraz przesuniemy tutaj. Otworzymy i możemy zjeżdżać chyba już na dół. Zaraz zobaczymy. No, będzie dobrze chyba. Mi się wydaje, że będzie dobrze.
fajnie. O! Kurczę, za mocno. Powiezło trochę. Spróbowałbym dwie takie kłody wrzucić, ale powiem wam, że one są naprawdę szerokie, te kłody. I wydaje mi się, że ten zestaw, który ja. O kurczę. Wypadnie mi. Dobra. Źle to zrobiłem. Wow! O jacie, ale mnie powiezło. Czekajcie, bo ja tu nie tak okręciłem myszkę. Dobra. Teraz ściągniemy do siebie, teraz okręcimy ten chwytak i teraz spróbujemy złapać. Tylko tak, teraz na dół i teraz złapiemy. O nie, no bo ja z innej perspektywy. W ogóle nawet mi się wydawało, że ja to łapię, a nie, w ogóle nie złapałem. Dobra, czekajcie, to musimy podnieść. Teraz tak, troszeczkę tutaj. Trzeba naprawdę trochę wprawy. Dobra, teraz mi się wydaje na dół polecimy. Dobrze jest? Dobrze jest. Dobra, to na dół. I teraz chwycimy to. I teraz tak, podnieś. Podnieś, 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 podnieś. Wylatuje mnie. Nie wiem, czy to wyleci. Dobra, czekajcie, ja to spróbuję okręcić troszkę. Chociaż nie, no bo jak będę przykręcał w drugą stronę, to się ten odpowiednią stronę skręci troszkę. Dobra. No dobra, rzucamy chyba. Rzucę to. Dobra, zobaczymy jak to upadnie. Uy. Nie tak. Dobra. Tak sobie powiem wam. Mogłem to jednak troszeczkę się postarać. Chyba spróbujemy jeszcze podciągnąć, ale tak lekko złapiemy tylko. Dobra. Złapany jest? Jest. Ja mam dosyć mierne umiejętności, jeżeli chodzi o operowanie takim dźwigiem. Lepiej się czuję na polach, ale w sumie powiem wam, że w sumie chciałbym się troszeczkę tutaj w 19 więcej tutaj na tym. O kurczę, uciekam. Nie ma co ryzykować. Jest już na tej przyczepce, to jest. I chyba to wystarczy. Teraz zobaczymy, czy tu jeszcze jakąś kłodę możemy wrzucić. Znaczy teoretycznie mógłbym wrzucić, tylko że. Dobra, jeszcze jedną wrzucę. Tutaj, po prawej stronie. Jeszcze ten mały kawałek, który. A może nawet nie. Może ten dłuższy. Nie wiem, czy widzicie, taki jest. Jest taka sosna. I ten dłuższy kawałek spróbujemy to zrobić. Dobra, na tym dłuższym kawałku. Dobra. Niepotrzebnie ja to poucinałem. Teraz każdy ten pień, każda ta kłoda ma inną długość i to nie jest fajne. Następnym razem jak tu przyjadę, to przynajmniej sobie wszystkie tak pościągam te kłody i dopiero na odpowiednią długość, bo teraz zobaczcie, na tej każda ma inną długość i to jest, nie jest fajne. No dobra, ale człowiek się uczy na własnych błędach. Czekajcie, jeszcze tu przesuniemy. Teraz tak, o tą właśnie mi chodzi kłodę, bo ona jest trochę taka dosyć długawa. Takie mnie coś interesuje, tak, tylko tak. Nie chciałbym na maksa otwierać, bo tamtą drugą zahaczę. I teraz tak, na dół. Nie chcę mi się zmieścić, chyba w tą drugą kłodę zahaczyłem. O, tutaj. I teraz na dół. Czekajcie, spróbuję to tylko chwycić lekko i podciągnąć. O, dobra, to odsunęłem. Jest! I chyba nawet dobrze to zrobiłem. Tak, czekajcie, do siebie dociągnę. No i jest to dobrze. Dobrze, mi się wydaje, że będzie ok. Tylko, że ona jest długa. Więc trochę nie jest to troszeczkę nie jest to dobrze pomyślane. Ponieważ takiej długiej kłody nie powinienem wrzucać na samą górę, nie? Ona powinna być raczej na dole, a ewentualnie jakbym miał na przykład krótsze, no to ładować na górę. A teraz jest troszeczkę tak niefajnie. Dobra, jeszcze dociągniemy to. Obróć, jest. Bliżej spróbujemy, czyli tak, dociągniemy, dociągniemy, dociągniemy. No, dobra. No i chyba to można nawet rzucić już. O!
O, to było słabo zrobione. Słabo, słabiutko. Dobra. Ciekawe, czy mi się uda chwycić. Lekko tylko. Powiem wam, że to naprawdę jest fajne. Znaczy, fajna zabawa. Jest dłubania przy tym. Jeszcze jak ktoś na myszce to robi tak jak ja gram w tym momencie, to no to jest na przykład. Dobra, jeszcze tak. Jeszcze na sam koniec ja to sobie, no trochę tak słabo to jest, wygląda. Ale ja to pasami zepnę. Całe szczęście ta przyczepa pasy ma. I to jest ten duży plus. Bo jakby nie miała pasów, to była katastrofa. Tutaj jeszcze sobie zepniemy. Ciekawe, czy tutaj można? Nie, tylko na przyczepie, jak gdyby. Dobra, to spinamy to na maksa. Położę jeszcze ten dźwig na te drzewo. No kurczę, ta ostatnia kłada to słabo wygląda, powiem wam. Dobra, ale weźmiemy sobie jeszcze ją tak, jak gdyby tu ten dźwig położymy na to. Dociśniemy, o. O nie, chociaż to nie, bo to widzicie, jak coś takiego ciekawego się wydarzyło. Tam chyba żadnych wiaduktów, pod żadnymi wiaduktami nie będę jeździł, przejeżdżał, tak więc tak może być. Dobra, jeszcze tylko podpory zbieramy i lecimy, bo to jest dosyć daleko. Tartak jest, zaraz wam pokażę na mapie. On jest bardzo daleko. Znaczy nawet, jak gdyby w linii prostej, to nie jest aż, jak gdyby bardzo daleko, tak? Bo tu jest tartak, tylko że tędy będziemy musieli jechać, nie? I jest taka serpentyna. No i tak jak mówiłem, na mapie może to nie jest daleko, ale tu jest taka potężna. Ten tartak znajduje się na takiej górze i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj jest takie wodospady, tutaj jakaś rzeka, tu wiadukt i pod tą górę, żeby tam wjechać, to naprawdę troszeczkę nam czasu to minie. Zobaczcie, jak się powoli teraz ciągnie. Chociaż wydaje mi się, że wypadałoby naprawić ten ciągnik i chyba w następnym odcinku będziemy tutaj musieli naprawiać. Chyba też w następnym odcinku będziemy chyba. O, tutaj zobaczcie, są lasy. Tylko że tutaj, żeby kupić ten las, to jest naprawdę. On jest bardzo drogi tutaj. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie mnie stać, aby na przykład tutaj ten las wyciąć. Ale to dosyć ciekawe by było. Ciekawe, jakby te drzewa się zachowywały, czy by nie spadały. Dobra, będziemy powoli podjeżdżać pod tą górę z prędkością 11 km na godzinę, bo tutaj po prostu tak się pod tą górę podjeżdża i jesteśmy, poczekajcie, zaraz sobie mapkę wrzucę. Zobaczcie, dopiero jesteśmy na jednej, no w sumie może na 1/3 tego podjazdu. To jest dosyć długi taki podjazd i zobaczcie, jaka fajna serpentyna. Tutaj ten jest lasek. Właśnie może kiedyś, może byśmy go kupili, ale to już naprawdę chyba pod sam koniec, jak będziemy mieli pieniądze. Tutaj fajnie by się pracowało w tym lesie. I zresztą tu jest trochę inny las. Nie wiem, czy widzicie to, co w poprzednim odcinku mówiłem, że tam nie było igliwia. Tutaj jest to igliwiec. O kurczę. Bo tak sobie jeżdżę po. Ale tutaj chyba ruchu ulicznego nie ma. No już praktycznie chyba zaczyna się wypłaszczać, bo widzę, że prędkość podskoczyła nawet do 12 km na godzinę. Ja tu jeszcze, jak włączałem przed chwilą mapę, minimapkę, podgląd na minimapkę, to przyspieszyłem czas i bardzo szybko mi poleciał. Teraz już jest, widzę, 19:37, tak więc podejrzewam, że będę dzisiaj to zwoził do, no, że po ciemku ostatni kurs będzie robiony. No, już tu się wypłaszcza. Już rozpędziliśmy się do 14 na godzinę. Czyli to jest generalnie bardzo fajna rzecz. I dlatego jednak zdecydowałem się na tą mniejszą przyczepkę, bo jak tą większą przyczepę do przewozu drewna zobaczyłem, to tak sobie myślałem, że ja mógłbym w ogóle tutaj mieć problemy, żeby w ogóle pod tą górę tutaj podjechać, chociaż jest drugie jeszcze, drugi podjazd. Szczerze mówiąc, tamtędy chyba jeszcze nie wjeżdżałem na tą mapę. A może nie tyle nie wjeżdżałem, może zjeżdżałem raczej. To inaczej się pamięta. Dobra, lecimy tutaj. Tutaj jest fajne miejsce, jak tak mi się wydaje, że tutaj w ogóle na tej górce ja bym chciał na przykład założyć hodowlę na przykład owiec. Tu chciałbym mieć
owce trzymać tylko i wyłącznie, bo albo ewentualnie, wiecie co? Może tu by las zasadził, bo tutaj rzadko będziemy przychodzili. No, z racji tego, że jest ta górka i ciężko podjechać. A coś tutaj fajnego można by zrobić. Zobaczcie, jaka łąka jest duża. Tutaj to w sumie idealne miejsce. Do krów to nie, raczej krów tutaj bym nie chciał trzymać. A w sumie to konie by tutaj były też dobrze. Zobaczcie, tak, no są takie. No nie wiem. Nie wiem. W każdym razie tutaj, jeżeli ktoś jest hardcorem, może zaczynać też karierę w tych okolicach. Bo tam, tutaj jest tartak, zaraz podjedziemy, ale tu się przejedzie przez mostek, tam, nie wiem, widzicie w oddali, tak się świeci, tam jest, no w sumie jest dosyć płasko i tam też można w sumie rozpoczynać, jak gdyby, swoją tutaj rozgrywkę na tej mapie. Nie tylko na tym miejscu, na którym my wylądowaliśmy. Tyle tylko, że tu jest dosyć daleko i ciężko tutaj dojechać, to jest ten problem. Dobra, zobaczymy teraz tak, bo ja to muszę zobaczyć. Czy to będziemy zrobimy w taki sposób, że ja muszę najpierw te pasy ściągnąć? Czy to w ogóle mi się uda sprzedać? Czekajcie, bo ja teraz latam, bo sobie zrobiłem screena, dlatego latałem. R. Teraz tak, R. I jeszcze R. Dobra, i teraz tak, musimy powiedz, bo troszeczkę inaczej się sprzedaje. Musicie podejść jednak do tego. O, czekajcie, nie mogę. O, i teraz dopiero jest sprzedane, widzicie? U, panie, 14. Nie, to jest niezły biznes. 14 tysięcy, przecież tu będę jeszcze ze 3 przyczepki i tam mogę jeszcze wyciąć troszeczkę tego lasu. Ale dobra, mi się podjerałem, że jest taka wysoka kasa. Trochę inaczej się sprzedaje niż 19, niż 17, tak? I niektórzy mówią, że to jest coś zepsutego, no. To nie jest nic zepsutego, po prostu chcieliście, żeby dziewiętnastka inaczej działała. Ona działa w niektórych elementach inaczej. Tutaj po prostu trzeba podejść do tego symbolu i wcisnąć R, żeby sprzedać. Nie ma czegoś takiego, że przyjeżdżacie i w te miejsce, gdzie jest tutaj zaznaczone, zrzucacie drewno i ono się automatycznie sprzedaje. Nie, w dziewiętnastce jest inaczej. Musicie tam podejść i po prostu sprzedać. Dobra, ale. Wiecie co, ja trochę w tym drzewie posiedzę i nawet jestem skłonny do tego, żeby powycinać większą tego lasu, który tam mam. I chyba tak będzie, że się pobawimy więcej. Teraz sobie chyba zrobimy coś takiego, że ja nawet poświęcę tą noc, żeby to ogarniać ten temat. Bo jak zobaczyłem 14 tysięcy, no 15, a tu jest naprawdę, nie wiem, z tych takich większych kłód to tu mogłoby być. Trzy takie te duże świerki, to ze trzy i by tyle kosztowało. Oczywiście my gramy na tym najłatwiejszym poziomie, tak więc tutaj te poziomy cen są dosyć takie atrakcyjne. O, teraz będziemy z górki cisnęli. Tak więc jest to fajne generalnie. Dużo się namęczyłem. Dużo, szczerze mówiąc, bardzo dużo, bo ciężko mi się było nauczyć ładować. Jeszcze nawet nie nauczyłem się. I na pewno resztę, jak będę robił, to już będę na side panelu robił. Chociaż ja, szczerze mówiąc, za bardzo nie lubię na nim grać. No, ale jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy jak operowanie turem, czy chociażby tym dźwigiem, to side panel ma naprawdę tą dużą przewagę, ponieważ ten joystick jest tam w sumie dobrze to jest zrobione. A też polecam, jeżeli nie musicie kupować side panelu. Już ja tam mam dwóch kolegów, z którymi czasami grywam. Jest to Sławek i teraz jeszcze Speedy. I oni to robią sobie na joystickach i sobie chwalą taki system. Tak więc jeżeli ktoś ma jakiś stary joystick, czy coś takiego, albo używa do innej gry, to możecie go zainstalować do farminga i wykorzystywać właśnie do prac z turem, czy też z dźwigiem, czy też tutaj jak próbowaliśmy ładować te kłody, to naprawdę działa. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Dzisiaj miałem taką nadzieję, że szybciutko to ogarnę. W sumie dalej będę robił tylko sprzedaż tego drewna, ale jeszcze sobie puszczę na pracowniku. Wymucimy tę resztę tego owsa i żeby tam za chwilę jeszcze dzisiaj, w dzisiejszym dniu, żeby tam jeszcze zasiać, ponieważ ja przez przypadek
cisnąłem, przyspieszyłem czas i przez to, no, jesteśmy troszeczkę do tyłu. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Dobra, kończymy. Na razie. Pozdrawiam.